Panie redaktorze, o taką demokrację panu chodziło w Polsce? Tak to miało wyglądać? Nie wstyd panu? Ja jestem Polką. Pani jest Polką, to ma pani legitymację. Na to, że jestem Polką? I proszę odejść, nie robić tak. Proszę nie nagrywać. Ale ma pan legitymację prasową? Nie można. Nie widzieliście zakazu fotografu pani na tole? A tak jak jest w powiatem celu? To samo, to rzecz tam. Czy z jakiego powodu bierze się psa do niebezpiecznych osób, czy jakaś pirotechnika? Czy ludzie państwo obawiają, że tutaj musi być w tym miejscu pies? Proszę skierować się pytanie do Rzeczka. Proszę pana, Santa Frankowy w Warszawie, dział 4 cywilny, wschodzi do obecnym do wspólnania na posiedzeniu niejawnym. Sprawy spowodowała pana Adama Michnika przeciwko niezależnemu wydawnictwu Polskiemu Spółce Zagranicznej Odpowiedzialnością w Warszawie, Tomaszowi Stachiewiczowi, Jerzemu Tarzalskiemu, ochronnemu pracowisku, przywiezienia wniosku zwanego Niezależnego Wydawnictwa Polskiego. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie o wyłączenie sędziego postanawia odgadzić wniosek o wyłączenie sędziego Sądu Okręgowego Krystyny Gronek. Wniosek, który został złożony na rozprawie w dniu 14 grudnia przez Niezależne Wydawnictwo Polskie Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością o wyłączenie sędziego referenta dotyczył czynności podjętych we wrześniu 2006 roku, a mianowicie w ocenie pozwanego sędzia referent we wrześniu 2006 roku prowadził rozprawę w sytuacji, w której niezależne wydawnictwo nie było należycie reprezentowane. W uzasadnieniu do ustnego wniosku strona powołała się na tę okoliczność, uznając, że fakt prowadzenia rozprawy powoduje w ocenie pozwanego, że sprawa nie będzie prowadzona należycie, że nie będą zagwarantowane prawa strony. Strona odniosła się również do okoliczności wyjątkowego przyspieszenia wyznaczenia tej sprawy, co w ocenie strony, jak rozumiem, również świadczyło o braku bezstronności sędziego. Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego mogą być zgłaszane wnioski o wyłączenie sędziego. Są różne powody dla wyłączenia sędziego. Takie, które powodują, że sędzia wyłączony jest z mocy ustawy określone w artykule 48 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Żadna z tych okoliczności, o których wspomniał pełnomocnik pozwanego, nie jest określona artykułem 48. Natomiast w artykule 49 powiedziane jest, że może być wyłączony sędzia, jeżeli w ocenie strony rozpoznawanie sprawy przez tego sędziego może okazać się, że sędzia nie jest bezstronny, że istnieje wątpliwość co do bezstronności sędziego. W ocenie sądu okoliczności wskazane we wniosku, a mianowicie zarzuty są zarzutami natury procesowej. To, czy sędzia, czy sąd będzie rozpoznawał sprawę, należy do decyzji przewodniczącego. Określone są warunki, w których rozprawę można prowadzić i te, w których rozprawy nie można prowadzić. Nieobecność pełnomocnika nie należy do tych okoliczności, do tych warunków, które zawsze determinują konieczność odroczenia rozprawy. Decyzja należy do przewodniczącego. Błędna decyzja może być ewentualnie argumentem podniesionym w apelacji, gdy uzasadni się, że doszło do naruszenia prawa strony do obrony. Należy wskazać, że w protokole z 21 września 2006 roku zapis świadczy o tym, tego protokołu, że nie zostały podjęte żadne czynności dowodowe, tak więc sąd nie przeprowadził żadnych dowodów, których ocena potem mogłaby negatywnie skutkować dla strony. Co więcej, strony w 2006 roku gotowe były jeszcze prowadzić pertraktacje ugodowe i w tym celu rozprawa została odroczona. Kolejna okoliczność, podniesienie tego zarzutu czy zgłoszenie tego wniosku po przeszło 6 latach świadczy o tym, że jest to wniosek wskazany na obstrukcję procesową. Albowiem jeżeli istniały jakieś powody do wyłączenia sędziego, powinny one być ujawnione bezpośrednio po rozprawie, ewentualnie wcześniej na rozprawie. Przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego nie wskazują terminu na zgłoszenie takiego wniosku, jednakże paragraf 2 artykułu 50
który odnosi się do nowej strony w procesie, mówi o tym, że ona musi uprawdopodobnić, że przyczyna wyłączenia nie powstała później niż czas, w którym ona wystąpiła. To świadczy o tym, że ustawodawca założył, że takie wnioski powinny być rozpoznane jak najszybciej, tak aby umożliwić prowadzenie procesu. Więc 6 lat po czynnościach sądowych, po rozprawie, to jest termin absolutnie nieuzasadniający i nieuprawdopodobniający okoliczności do wyłączenia. W ocenie sądu subiektywna ocena strony co do tego, że rozprawa nie gwarantuje równości praw w odniesieniu do naruszenia przepisów procesowych, nie jest tą przesłanką, która może świadczyć za zasadnością wniosku. Powinny być wskazane takie okoliczności, które dotyczą działań, czynności, zachowań sędziego, które rzeczywiście mogłyby wskazywać na to, że sędzia przy rozpoznawaniu sprawy nie jest bezstronny. Zarzut o przyspieszeniu rozpoznania sprawy, raz w kontekście sprawy, która trwa od 2005 roku, no oczywiście z perspektywy historycznej wydaje się być śmiesznym, natomiast sytuacje, w których sprawa w ocenie strony została wcześniej wniesiona do kary, niż się stronie wydaje, mogą być wyjaśnione w trybie administracyjnym. Tutaj również takich wniosków nie było. Dziękuję bardzo. To wszystko. Postanowienie jest postanowieniem sądu pierwszej instancji, służy od niego odwołanie, to można mieć do sądu apelacyjnego, chodzi oczywiście o zażalenie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o uzasadnienie tego. Bardzo proszę złożyć wniosek. Dziękuję bardzo. Jest poproszę Państwa o opuszczenie sali, zmieni się skład sądu, sprawa będzie kontynuowana. Zwracam się do pełnomocnika pana Tomasza Sakiewicza. Słuchamy panie mecenasie, jak stanowisko? Wysoki sądzie, takie jak dotychczas, czyli oddalenie powództwa. Dziękuję bardzo. Pan Jerzy Kargalski, słuchamy pana stanowiska. Dziękuję bardzo. Pozostał nam jeden dowód do przeprowadzenia w sprawie, przesłuchanie stron. Panie mecenasie, czy mamy zarządzić kolejną przerwę? Tak, bo widzę, że pan redaktor oddalił się na chwilę i muszę zobaczyć, gdzie się będzie. Ja wiem, że będziecie zaraz prowadzić. Tak, tak, bo będzie dopuszczony do głosu tak, przesłuchania stron. Wobec, jeśli można pan minutę przerwy, poproszę. Przewodnicząca zarządza 5 minut przerwy. Słucham jakiś wniosek na tryb formalny? Wysoki sądzie, po prostu bardzo źle się dzisiaj czuję. Myślałem, że nie dobrze. Jestem w tej chwili już 5 lat po drugim przeszczepieniu. No po prostu to chciałem powiedzieć. Czy wnosi pan, żeby zawiadomić pogotowie, wezwać pogotowie do pomocy? Nie. Wnoszę o odroczenie. Proszę bardzo. Słucham? Wnoszę o odroczenie sprawy. Są 4 godziny odczekały. Po prostu źle się czuję. Przewodnicząca zarządza przerwę. Zechce pan poczekać chwilę na korytarzu. Zaraz ustalimy, że pan udzielić pomoc medycznej. Jerzego Targackiego. Przewodnicząca stwierdza, że w przerwie nastąpiło badanie pozwanego Jerzego Targackiego przez lekarza medycyny, który wydał zaświadczenie o niemożności dalszego udziału pozwanego w rozprawie w dniu dzisiejszym. W związku z tym nastąpił odroczenie rozprawy. Sąd postanowił rozprawę odroczyć do dnia 17 stycznia godzina 9, sala 237, czyli ta sama. Obecnym uznać za powiadomionych, o terminie powiadomić powoda pozwanego Jerzego Targalskiego, Niezależne Wydawnictwo Polskie i jego pełnomocnika oraz interwenienta ubocznego Tomasza Moraczewskiego, strony zobowiązać do osobistego stawiennictwa celem przesłuchania pod rygorem pominięcia dowodu zeznań, a pozwane Niezależne Wydawnictwo Polskie zobowiązać do przedłożenia w terminie 3 dni dokumentu potwierdzającego aktualną reprezentację pozwanego. Dziękuję panu.